Jeszcze tylko kilka dni można składać zeznanie podatkowe za 2019 rok. W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa termin jest przedłużony i możemy złożyć PIT do końca maja, bez kar finansowych. Ustawą o COVID też zostały przedłużone terminy, różne terminy podatkowe. Tutaj jak gdyby ten termin do złożenia zeznania, on nie jest przesunięty, ale rozliczenie się do dnia, do końca maja, do 31 maja nie powoduje żadnych konsekwencji w postaci odsetek czy też kary za nieterminowe złożenie zeznania. Jak podkreśla Magdalena Nanuziłęcka, zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy, urząd pracuje cały czas, ale jest nieczynny dla petentów. Zeznania podatkowe napływają drogą elektroniczną. Zeznania można składać za pomocą i platformy e-deklaracje, czy za pomocą usługi Twój e-PIT. Można też i papierowe składać, bo u nas jest wystawiona taka skrzynka odbiorcza w przedsionku, jak gdyby przed wejściem jest stoliczek z drukami wyłożonymi, także można sobie pobrać druk, wypełnić i wrzucić do skrzynki. Nie ma możliwości fizycznego spotkania się z pracownikiem Urzędu Skarbowego, natomiast pomoc przy wypełnianiu formularza można uzyskać telefonicznie. Większość mieszkańców powiatu dębickiego rozliczyła się już z Urzędem Skarbowym. Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Dębicy przypomina o przekazywaniu 1% na instytucje pożytku publicznego. Coraz więcej osób z naszego powiatu przekonuje się do tej formy pomocy.